No, dzisiaj na stole, jak widać, mamy japońską produkcję. Japońska produkcja T2, tak się nazywa ten magnetofon. Jest to dek na amerykański, na USA rynek. Lata produkcji to jest 86-88 rok. Zobaczcie, jak nasze magnetofony kiedyś wyglądały, a jak ten jest wykonany. No, mało. Dużo się nie różni elektronika od po prostu naszej polskiej, w tym, że już jest dużo takich fajnych udziwnień, na przykład dwa przesuwy taśmy, dlatego ma nazwę T2. Dual speed, kasetę, dek, nie? Czyli podwójne, dwie prędkości przesuwu taśmy. Ma rekord, ma tutaj już taki dodatkowy przełącznik mikrofonowo i liniowe wejścia. O, teraz mamy dużo lepszą widoczność, także no, wykonanie fajne, perfekcyjne. Ja go już tutaj rozkręciłem. Co dostrzegłem? Brak zasilania jednej nitki po prostu zasilacza i do wymiany tranzystorek. Do wymiany dioda Zenera oczywiście będę szukał, bo nie mogę się doczytać, co tam jest napisane na tej diodzie. Do wymiany są kondensatory, ponieważ ta dioda była przebita i waliło 44 V na te kondensatory 25 V, jak widać. Także diodka Zenera, no, trzeba zobaczyć, na jakie napięcie ta diodka, bo diodka ma 0 przejścia. Jest rozkręcony magnetofonik i pokażę jeszcze, jak wygląda od spodu. Jak widać, płyta jest na odwrót wkręcona, znaczy na odwrót, no, według producenta. Tutaj właśnie siedziały te kondensatory, które będziemy musieli wymienić. Siedział ten tranzystor, no i ta diodka Zenera, no i musimy sprawdzić, co dalej poszło, no bo 40 V wyszło na wyjściu. Jest tak, reakcja jest tego typu, że magnetofon pracuje mechanizm, a nie ma w ogóle nic na audio, nie? Czyli zasilanie audio strzeliło. Ani rekordu, ani odtwarzania. No tak, kolejnym krokiem naprawy tego magnetofonu, próby naprawy, że tak powiem, będzie odnalezienie schematu na internecie, także zapraszam do obejrzenia. No dobra, schematu, jak widać, nie ma do tego vintage'a. Jest to vintage T2, z tego co wiem, z tego co tutaj ludzie piszą na internecie. I teraz tak, wymienimy zaraz kondensatory, wstawimy diodę Zenera na 14 V, bo z tego co tu widzę, to reszta zasilania będzie na 14 V audio. I jeszcze sobie dobrze się przyjrzę tej diodce. Ale myślę, że tak będzie. Zaraz znajdziemy sobie zenerkę. Czy nie?
pasuje. Tranzystor udziło dobry, sprawdziłem. Jedziemy ze wstawieniem. Stabilizatora, nie? Czyli diody Kiesenera, później dwóch kondensatorów po 470 mikro na 25 V. Oczywiście anodo do minusa, katodo do plusa, tak żeby tu jest diodka stabilizacyjna od stabilizatora, więc nie pomylić polaryzacji tej diodki i tak samo polaryzacji kondensatorów nie możemy pomylić. Teraz tak, przygotujmy tranzystor. Tak myślałem, żeby tutaj wstawić stabilizator LM, ale myślę, że mógłby być trochę za mały, zależy jaki tu prąd płynie. I co poza tym, mógłby być za mały to raz, a po drugie lepiej wrócić do oryginału, ponieważ jest to fajny sprzęcik i lepiej, żeby on grał w oryginale, tak jak było to wcześniej, nie? Dobra, kondensatory, elektrolity na 25 V. No, też już cienko się robi, cienko ze... elektrolitami, więc wlecę do sklepu po elektrolity, także zaraz wracam. No i dobra, jesteśmy ponownie, więc mamy elektrolity już przygotowane tutaj. I co dalej? Tu są stare i się trochę różnią, ponieważ rozstaw nóżek jest trochę inny. Więc musimy zrobić przy masie delikatne, małe otworki, nie? Zaraz. Teraz podziałamy tak, żeby nam przypasiły. Solder maskę musiałem tutaj po prostu zeskrobać. No i dobra, teraz.
teraz tak, jedziemy z kondensatorami. Minus, minus, minus z tej strony. Minus z tej strony. Delikatnie kleimy na gorąco, zrobimy, żeby po prostu przy wstrząsach, przy przewożeniu nie wypadł, bo w oryginale były budowlenem do płytki przyklejone te transformatory, także nie od tego zacząłem, no. Nie obciąłem nóżki w tych kondensatorach, łatwiej byłoby trafić. Ok, sprawdźmy. Podłączmy słuchawki i zobaczmy, czy nam, czy sygnał z głowicy dotrze do słuchawek, czy zasilanie poszło. Ok, na plus. Gdzie są słuchawki? To sprawdźmy zaraz napięcia i będziemy próbować go odpalić. No. I motyw jest taki, że słychać w dwóch głośnikach, jak widać tutaj na wskaźniku, jak mówię, chodzi o nagrywanie, a drugi mikrofon mam, a słyszę w dwóch słuchawkach, także zaraz wam nawet mogę to pokazać. Weźmy, są słuchawki, przykładam jeden. Słychać w jednej słuchawce. Przekładam drugi, w drugiej też słychać słuchawce. Kłopot jest też tego typu, że tu prawdopodobnie wskaźnik jest jeden uszkodzony, bo słychać w dwóch kanałach normalnie. Mam lewy, prawy, a po prostu o, w tej chwili mam tylko lewy, no i lewy pracuje, nie? A jak włożę tu mikrofon, to mam i lewy i prawy, czyli w dwóch pracuje. Jeszcze trzeba zobaczyć właśnie jedną rzecz, czy jak na mono to pracuje tylko ten jeden. A jak podłączymy drugi mikrofon tutaj, w tym miejscu, to nam zapracują dwa wskaźniki, nie? Bo prawdopodobnie przy przełączeniu na mono pracuje, na wyjściu mam lewy i prawy, jeśli tu mam podłączony mono, nie? Tutaj jest mono też pod jakim napisane mono, a wskaźnik jest jeden. No dobra, zaraz podłączymy drugi mikrofon i sprawdzimy, jak pracuje
po prostu w stereo, nie? Na dwa mikrofony, bo chodzi tutaj, jak widać, audio zadziałało, stabilizatory zadziałały, kwestia jeszcze ustawienia głowic, wyczyszczenia głowic, poskręcania. On ma fajną drewnianą obudowę, ten magnetofon old schoolowy, nie? Tak to wygląda. Wszystko ładnie podświetlone, nie tak jak u nas właśnie w polskiej Unitrze to było, że tam wskazówka ledwo była widoczna. Tutaj bardzo pięknie to wszystko się świeci. Żaróweczki są wszystkie sprawne, Dolby NR działa. Rekord, ready, pauza. No i dobra. Zaraz będziemy się brać do... Drugi mikrofon podpinamy. No i tak jak mówiłem, na dwóch mikrofonach zadziałało i lewy, i prawy. Tym, że prawy wskaźnik mamy uszkodzony, no. No i tutaj coś przy odtwarzaniu też tak samo jest. Jakiś ból. Teraz słuchawki nałożymy na uszy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Prawdopodobnie do czyszczenia właśnie przełącznik zapisu i zatrybiło, to musi być zamknięte. Mi się wydaje, że to będzie ogólna konserwacja mechanizmu. Dobra, mamy rekord. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, jeden, dwa. No w słuchawkach pięknie. Lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. Jak widać, dwa mikrofony, lewy, prawy. Wszystko jest ok. Jeden, drugi. A wskaźnik jeden zablokowało. Zobaczcie, coś mam uszkodzone. Jak widać, tutaj dotykam. Uszkodzony jest jeden wskaźnik. Gdzieś się zacina wskazówka. Po prostu się zacina. Wyłączmy go i wskazówka nadal stoi w tym miejscu. Będziemy musieli tutaj go delikatnie otworzyć, rozebrać, zobaczyć, gdzie jest zacięcie tej wskazówki, nie? Nawet jak wyłączę z gniazdka, także czy prąd jest, czy nie ma, to wskazówka się zacina. No dobra, przeczyścimy sobie ten wskaźniczek zaraz i zobaczymy, czy odpuścisz, że tak powiem. No właśnie, wyciągnąłem. Jak widać, jest, nie jest klejony, tylko taśmą bezbarwną. Po prostu przednia szybka przyklejona do wskaźnika. Więc, aby go rozblokować, musimy delikatnie go otworzyć. O, tutaj też widzę, mamy taśmę bezbarwną. Tu mamy taśmę bezbarwną. Ok. Szybka zdjęta. Zobaczmy, co się dzieje ze wskaźnikiem. Czy czasem nie mamy ułamanej sprężynki? Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Po prostu wskaźnik, jak widać, nie odbija, nie? Zaraz będę sprawdzał. Może tylko jest przycięty. Oby. Jak widać, jest to bardzo precyzyjna robota i wolałem. Co było przyczyną? Przyczyną było wypadnięcie tej tulejeczki, która jest zrobiona z tej nakrętki tutaj. I po prostu no, wypadł cały ustrój, nie? Wypadł ustrój, który się opierał o, jak już widać, wskazówka cofa. Się obraca luźniutko, więc powinno być dobrze. No, powinno. Wypadł tutaj ta śrubeczka, ona ma rowek
w sobie, ma taką tulejkę w sobie od szczytu, która jest nałożona na ten bolczyk, który tam widać. I to jest częsta właśnie przyczyna, że gdzieś brud wpadnie i już się blokuje. No i w tej chwili było to rozwalone. No jeszcze trzeba ustawić, tutaj z tyłu jest możliwość regulacji, ustawić punkt 0 dla niego, żeby miał te minus 40 dB podczas gdy jest wyłączony. I powinno być dobrze, no. A w dalszym ciągu musimy wymienić całkowicie ustrój pomiarowy i żeby był identyczny ten wskaźniczek, po prostu sam ustrój pomiarowy zmieniam, tak żeby obudowa została ta sama i go teraz jeszcze tutaj trzeba przykleić i przede wszystkim wskazówkę pomalować na biało, bo w oryginale jest biała, a mam ustrój pomiarowy tego typu z polskiej Unitry, o, ze wskazóweczką, jak widać, czarną. No i no muszę to zmienić koniecznie, bo tamten okazał się być uszkodzony. Po prostu ceweczka była odklejona. Ja tutaj gdzieś go mam nawet, tylko nie wiem, gdzie go położyłem. O, jest. Wskazówka była odklejona od cewki całkowicie, także nic tu nie szło tego zrobić, ani tego skleić, no chyba żebym miał jakieś naprawdę konkretne, tak identycznie jak tutaj, żebym miał konkretny jakiś sprzęt do naprawy tego, jakiś bardzo precyzyjny, nie? Postanowiłem wymienić całkowicie ten ustrój, także zaraz go tutaj wkleję i zobaczymy, jaki jest efekt, nie? No i tak, poskładałem. Mniej więcej tak to wyszło. Zaraz wam pokażę, jak to wyszło. No i teraz tak, włączmy sobie rekord, żeby sprawdzić, czy równo pracują. A już ustawiłem. Także momencik. Postawmy sobie go na stole. OK. Musimy tutaj przytrzymać rekord. OK. No i teraz mamy tak, dwa mikrofony, słuchawki na uszy i sprawdzamy przy okazji. O, aż się sprzęgają. Trochę za dużo czułość. Dwa na raz. Raz, jeden. Mamy lewy kanał, aż weszło na czerwone, nie? Lewy kanał. No i prawy kanał też weszło na czerwone. Się prawy trochę bardziej wychyla, bo ten nie miał ogranicznika wskaźnik, ale jest ustawione i teraz mamy, tak jak mówię, mamy równo dwa kanały bez przesteru. Jak już wejdzie na czerwone, to już się zaczyna robić przester, nie? I teraz drugi kanał też tak samo już przester. Czyli dwa mikrofony, nie? Z dwóch mikrofonów. W tej chwili rozmawiam z dwóch, nagrywa z dwóch. Jeszcze wyczaiłem kolejną usterkę. Kolejna usterka jest to przełącznik zapisu. Standardowo to samo co i w polskich, ponieważ po wyłączeniu rekordu i włączeniu play, no akurat teraz się przełączył. On jest po prostu do czyszczenia. Czasami jest tak, że włączę rekord i przełączę na play, to mamy na maksa sygnały, po prostu nie przełącza do końca przełącznik. Dotknąłem przełącznik, ten przełączniczek jest w tym miejscu, to są lewy i prawy kanał, dwa oddzielne, niezależne. Po prostu je trzeba przemyć, nie odbijał do końca. Tutaj o, wciskamy rekord i przy rekordzie mamy teraz rekord, puszczamy, no i teraz akurat się przełączają kanały, jeden i drugi. Ale nie zawsze, także przemyję jeszcze, je tutaj psiknę, po prostu przemyję wszystkie styki nie kontaktem, tylko izopropanolem i to by było tyle. Kontakt
do styków bardzo, bardzo dobrze wyżera, bardzo dobry sprzęt, jeśli chodzi o samochody i auta, tam gdzie są duże prądy. A jeśli tam gdzie jest sygnałowy, przełączniki, tak jak tutaj, po prostu potrafi robić zwarcie, jeśli jest bardzo małe, bardzo blisko siebie są styki, potrafi zwierać. Także sygnałowych przełączników nie polecam kontaktem mycia. No chyba że je dokładnie rozbierzemy, przemyjemy kontaktem i wtedy dopiero wysuszymy i dopiero będziemy je montować. A jeśli tak już zamontowany, to jeśli chodzi o kontakt, no kilka razy się w maszynach przemysłowych nadziałem na kontakt. Potem pół dnia musiałem szukać, gdzie zrobiłem kurwa usterkę. Ale to już swoją drogą, no. Po prostu mam złe doświadczenia, jeśli chodzi o kontakt. Już bardziej bym polecałbym spraye do przemywania elektroniki, są takie fajne. Akurat ja go tutaj nie mam. Mam w samochodzie, muszę wyskoczyć do samochodu. Walizce jeszcze tam leżą. Chyba. Muszą być. Bo miałem. Ostatnio się zakupiłem. Może zaraz wam pokażę, jak on wygląda. No dobra, magnetofonik można byłoby skręcać. Jest naprawiony, zasilacz zrobiony. Co jeszcze? No wymieniony ten jeden wskaźnik, jeden ustrój pomiarowy we wskaźniku. Udało się po prostu wstawić sam ustrój w ten sam wyświetlacz, tak żeby nie zmieniać tutaj żadnych płytek. Wyczyszczone zostały te przełączniki, styki. No i co tu jeszcze? No zasilacz, tranzystor, dwa kondensatory wymienione. Tutaj gdzieś jeszcze leżą te stare. Dwa kondensatorki, dioda Zenera, tranzystorek. No cała jedna linia się działa po prostu, nie? Myślałem, że jeszcze coś więcej było popalone, bo tam 40 V waliło zamiast 14. Ale nie. Wszystko jest w porządku. Dobra, a pokażę wam, jak ta obudowa wygląda. Obudowa wygląda do niego w ten sposób. O, drewniana obudowa. I tak się prezentuje. Zaraz go poskręcam i wysyłam. Pozdrawiam.